Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 50. odcinek z naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin 3 Dziki Gon. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałbym przede wszystkim zabrać się za zadanie teraz albo nigdy. Musimy spotkać się z Triss, no i w dalszym ciągu będziemy kontynuować wątek tego ratowania czarodziejów. Później będę chciał się zabrać jeszcze za zadanie Kabaret, to jest zadanie u Jaskra, mam nadzieję, że zdążymy je zrealizować, no a później się zobaczy. No, taki jest plan na dzisiaj, także lećmy. Dobra. Zapłaciłam za cały miesiąc z góry. Tak, ale po starych stawkach. Kurde, jakie tam dialogi już, kurde, myślałem. O, po starych stawkach. Też inflacja. Macie co innego, panienko. Dawaj naszyjnik i wynoś się stąd. Łapę precz, bo poucinam. Geralt, nie musisz. Ale chcę. Bierz swoje rzeczy i idziemy. Idźcie stąd, ale już! Gdybym potrzebowała pomocy, poprosiłabym o nią. Słucham? Masz do mnie pretensje? Pretensje? Nie. Ale należał im się ten naszyjnik. Oni naprawdę ryzykowali, dając mi schronienie. Ryzykowali, to fakt, ale za sowitą opłatą. Tak, ale mogli wziąć pieniądze i sprzedać mnie łowcom, a tego nie zrobili. Czyli jak na nowigradzkie standardy i tak są nadzwyczaj przyzwoici. Błagam cię, przynajmniej ich nie tłumacz. To mógłby być początek ciekawej dyskusji o moralności, ale nie mam na nią teraz czasu. Widzisz, co się dzieje w mieście. Wydaje mi się, że to właśnie idealny moment na dyskusję o moralności. Zacznijmy od wyznaczania granic altruizmu. Nadszedł moment, żebyś zapomniała o konfratrach. Ratuj siebie. A ty potrafiłbyś zostawić Wesemira, Eskela, Lamberta? Zrobiłbyś to, żeby ratować własną skórę? Rozumiem, że się o mnie martwisz, ale nie mogę ich tak po prostu zostawić. Ja wiem, co czeka ludzi, którzy wpadną w ręce łowców. Jak mogę ci pomóc? Wszystko się sypie. Sama już nie wiem, co robić. Powinnam jak najszybciej przeprowadzić czarodziejów do portu i załadować na statek. Ale Bertolt i Anis nie dotarli jeszcze do punktu zbiórki. Bertolt i Anis. Kto to? Młoda para. On jest alchemikiem, miał praktykę w Złotym Mieście. Ona studiowała na Aretuzie. Boję się, że ludzie, u których się ukrywali, donieśli straży. Widzisz? Moi gospodarze wcale nie byli tacy źli. No to w takim razie chyba wypadałoby im pomóc, co? Będą problemy z przejściem do portu. Straż wyszła na ulicę. Dlatego nie pójdziemy ulicami. W razie kłopotów mieliśmy się wszyscy spotkać w Zimorodku. Tam w piwnicy jest przejście do kanałów. Ponoć prowadzą do samej przystani. Znam nowigradzkie kanały. Na łowców tam nie wpadniecie, ale to nie znaczy, że będzie bezpiecznie. Dlatego zwracam się do ciebie. Chcę, żebyś znalazł przejście do doków, przetarł szlak dla reszty. I to szybko, bo łowcy lada chwila zwęszą nasz plan. Teraz już rozumiesz mój dylemat? Mhm. Pomóc wpierw dwójce ludzi i ryzykować ewakuację reszty. Czy iść prosto do Zimorodka i porzucić ich na pewną śmierć? Co mam zrobić, Geralt? No a nie możemy po prostu... tym dwóm ludziom my pomóc, a Triss nie powinna się zająć całą resztą? Nie można tak tego zrobić? No byłoby przecież prościej i wszyscy by byli uratowani. Czy nie wiem, czy mi mózg nie pracuje i czegoś nie przetworzyłem. Powinniśmy pomóc Anis i Bertoldowi. Spisać ich tak po prostu na straty to okrucieństwo. Dobrze, ale musimy ruszać natychmiast. Czas ucieka. Prowadź. No dobra, no to idźmy. Mam nadzieję, że podjąłem dobrą decyzję. No jednak wiecie, no chciałbym uratować wszystkich po prostu, ile tylko się da. Nie chcę być wrednym Wiedźminem, tylko godnym, Bożym, sprawiedliwym Wiedźminem. Wiecie, o co chodzi, moi drodzy. No nie chcę tak po prostu robić. Ale proszę kultury tu trochę ogółem. Oho, czekajcie. Jeszcze ten farfocel przeżył. Jeszcze ktoś został? Aha, tam jest chłop, dobra. Kurde, się Radowid naprawdę uparł na tych czarodziejów. Ale to oczywiście, no, tak jak mówiłem, no, jest to kontynuacja bezpośrednio wątku z zakończenia Wiedźmina 2. Chciałbyś zarobić, co? Ja bym chciał zarobić, człowieku, jestem bogaty. Miałem tyle pieniędzy.
Ale dobra, bo w sumie mieliśmy się ogólnie ruszyć. Niedaleko na okrawkach. Teraz cii, Geralt. Nie możemy zwracać na siebie uwagi. No dobrze, dobrze, dobrze. Na pewno biegnąc sprintem przez całe miasto nie będziemy na siebie zwracać uwagi, ale mniejsza z tym. Dobra, nawet risprować i trzeba będzie uratować tych dwóch gamoni. Nie mogą nas zauważyć. Oho, nawet minimalne elementy skradankowe. Znaczy skradankowe, bardziej takie stealth nazwijmy to. Czyli robienie czegoś tak, taka infiltracja cicha. To mi się podoba. Powiem wam, czuję się trochę jak w jakichś Gwiezdnych Wojnach. Jakbym był, wiecie, w Ruchu Oporu. Że kogoś tam ratujemy, tu coś tam po cichu, wszystko, żeby nikt nie widział. Jakieś ewentualnie 2-3 klony ubijemy. Podoba mi się, naprawdę fajny klimat misji. Cieszę się też, wiecie co, że towarzysze są dobrze zaprogramowani, w takim sensie, że... Jak mówiłem, chęt do żony czarodziej i jego dziewczyna. Co tam się dzieje? Się magią. Dobra robota. Sześciesiony, sześciesiony. Błagam! Marigold. W porządku? Możecie iść? Tak. Nigdzie się stąd nie ruszam. Nie jestem głupi. Bertolt. Widziałaś, co się dzieje na ulicach? Złapią nas, nim dojdziemy do portu. Złapią i zabiją. Idziemy. Teraz. Idziemy. Dziękuję. Musimy dołączyć do reszty, jak najszybciej. Okej, mam nadzieję, że Triss będzie wdzięczna za to. Dobrze, a tymczasem ruszajmy. O kurde, co ja zrobiłem? No jedy, czasami to poruszali się po schodach w tej grze, to naprawdę. Schody w grach w ogóle są śmieszne. Zwłaszcza też drabiny. Drabiny w grach to już w ogóle... Słyszałeś? Tam jest jeszcze dwoje! Sprawdzałaś te kanały pod zimorodkiem? Nie. Nie sądziłam, że będziemy musieli korzystać z tego przejścia. Pomyśleć, że jeszcze rok temu strażnicy kłaniali się czarodziejom na ulicach. A teraz musimy stąd uciekać jak szczur. Ty mogłabyś zostać. Poradzisz sobie. Ale reszta beze mnie już nie. Nie no, Triss dobrze robi, że próbuje ich ratować. Znaczy mam nadzieję, że nie skończy się tylko na próbach, tylko oczywiście na sukcesywnym zakończeniu tego. Dobra, gdzie my teraz idziemy do tych kanałów w końcu, tak? Bo uratowaliśmy Bertolda i Anis chyba, mam nadzieję, że dobrze pamiętam imię. Zobaczcie, jak czasami zapominam imion, tak, Anis, ale po prostu w grach RPG, zwłaszcza tych imion jest tak strasznie dużo, że nawet jak ktoś... Nie zraża ani łowców, czyli wszystko w porządku. Albo się spod... Cholera, już tam są. Już po tobie! No kurde, dobra, chodźcie. Ale Geralt wyjąłbyś miecz, dzięki. Dobra, kogo my tu jeszcze mamy? Geralt, czemu ty chowasz miecz, gamoniu? No i pytanie, co teraz? Cholera, za długo zwlekaliśmy. Nie zwlekaliśmy. Poszliśmy ratować dwoje ludzi. Tak. Kosztem jego. I tak dobrze, że przyszliśmy, zanim znaleźli wejście do kryjówki i dorwali resztę. Nie potrafię robić takich rachunków, Geralt. Ale nie czas na żałobę. Idź za mną. No ale ktoś musi robić takie rachunki, żeby podtrzymać innych na duch. No dobrze. To idźmy w takim razie. Tędy, Geralt. Albo wiecie co, w sumie to mi się też trochę kojarzy jak za czasów II wojny ukrywanie się, wiecie, w czyichś domach, jako Żyd na przykład. Co się działo na górze? Wszystko w porządku? Nie, nic nie jest w porządku. Geralt, poczekaj chwilę. Muszę się zorientować, komu udało się dotrzeć. Po co te łzy? Niech szanowna pani się nie martwi, to piękności szkodzi. To ty się chyba musiałeś dużo martwić. Nie, ja się urodziłem brzydki. Też uciekasz do Kowiru? Nie, ale pomagam wyprawić tam resztę, znasz mnie. Mam takie wrażliwe serce. Ta, ciekawe co tu właśnie Dijkstra robi.
A czemu twoje wrażliwe serce zabiło żywiej dopiero teraz? Czarodziejów palą tu od miesięcy. Ale dopiero od niedawna na taką skalę. Poza tym... Dobrze jest mieć w Kowirze przyjaciół. Zwłaszcza na dworze króla Tancreda. Triss będzie mówić. Pogadamy później. Długo czekaliśmy z ucieczką. Aż upewnimy się, że w Kowirze nas przyjmą. Aż zdobędziemy pieniądze na opłacenie statków. Aż znajdziemy kapitana, któremu będzie można zaufać. Czekaliśmy za długo. Już nie ma czasu na wahanie się. Jeszcze dziś musimy opuścić Nowigrad. To szaleństwo! Łowcy stoją na każdym rogu. Więc pójdziemy do portu kanałami. Tylko najpierw Geralt wytyczy bezpieczną ścieżkę. I tak nas dorwą. Zobaczycie, dorwą i zabiją. Może. Wtedy przynajmniej zginiemy godnie, z bronią w ręku. A nie na stosie, błagając o litość. Jakby co, stanę w waszej obronie. Na moją pomoc też możecie liczyć. Tak, pomoc redańskiego szpiega, załóżnika Radovida. To było dawno temu. Ty wychowałeś tego szaleńca. Ty go nauczyłeś mordować, ty... To nie czas na rozliczanie przeszłości. Koniec dyskusji. Wchodzę do kanałów. Jak dostaniecie sygnał, że trasa jest bezpieczna, idźcie po moich śladach i pod żadnym pozorem nie zbaczajcie. Ja pójdę z Geraltem. A ty, Dijkstra, zajdź do portu i sprawdź, czy wszystko w porządku ze statkiem. Już ja o to zadbam. Spotkamy się na miejscu. Mam nadzieję. Triss, na pewno chcesz iść ze mną? Nie obraź się, ale... Obrażę się, więc nic już nie mów i prowadź. Kurde, ale powiem wam, niesamowicie klimatyczna jest ta misja, serio, mega mi się podoba. Nie możesz, tylko właśnie chcę kościół i Radovid, żeby magia zniknęła, a my razem z nią. Dobra, pozbieram sobie tu jeszcze ewentualnie te rzeczy wszystkie. Chociaż czy mi się chce to wszystko zbierać? Nie wiem, możemy to później posprzedawać ewentualnie jeszcze. Dobra, tej skrzyni chyba nie przeszukam, bo Geralt ma jakiś problem. Ewidentny. No tu widzę też chyba, nie? Bo tylko chce mi ciągle zapalać świeczkę. Dobra, może chodźmy już. Nie zwlekajmy. Ewentualnie te rzeczy sobie jeszcze tu... O, jakieś schemaciki sympatyczne. Ostrze z okrawków. Nie ma o czym mówić, naprawdę. Jest. Nawet nie wiesz, jakie to ważne. Mieć w tym pieprzonym mieście kogoś, na kim mogę polegać. Spokojnie, wkrótce będzie po wszystkim. Już wkrótce. Okej, bagienniki to z tego, co pamiętam, mocniejsze utopcy, co nie? Mam nadzieję, że dobrze kojarzę. Ale dobra, nie ma jakichś z nimi większych problemów. W ogóle mogę ściany rozwalić, czekajcie. Geralcik, nie w tę stronę. Kurde, gdzieś ty ten znak rzucił? A, rozwaliłem mieczem też, okej. Ale wydaje mi się, że my chyba rozwalaliśmy tutaj to miejsce. Czekajcie, tam jeszcze został jeden przeciwnik. Przez to nie mogę sobie wiedźmińskich zmysłów użyć. Na pierśnik z Magdeira, to jednak nas tu nie było. Na pierśnik z Magdeira, zobaczmy. Czy on jest jakiś fajny, czy nie fajny? Minus 8 pancerza. Pancerz oczywiście jest dla mnie najważniejszy tutaj, ale powiem wam, że nie jest taka złota zbroja nawet. Nawet jak na ten etap gry. Dobra, gdzie właściwie powinienem iść teraz? Chyba w tą stronę. Czy nie w tą stronę? Biblioteka. Patrz, wiersze Gonzala de Verseo, kroniki Jakuba z Varazze, niesamowite, same białe kruki. Wrócimy po nie potem. Nie, nie wrócimy. Odpływam dziś z Nowigradu, pamiętasz? Ja pamiętam, pamiętam. Ale ciężko mi to przyjąć do wiadomości. Triss, znalazłem wyjście. Skeligijski długi miecz, okej, okay, kolejny jakiś schemat. Dobra, lecimy z tymi bagiennikami. Dziwne, że się na mnie nie rzuciły od razu. Ale czemu ten bagiennik wygląda jak stary po 10 harnasiach? Nie wiem, czy ty też tak zwróciliście na to uwagę, czy nie, ale... Tak dosyć podobnie się prezentuje ten potwór. Czemu Triss za mną nie idzie? Halo, Triss. Co, ona się zacięła, czy co? Triss, chodź. A mówiłem jeszcze w dzisiejszym odcinku o tym, że NPC są dobrze zaprogramowane, nie? Nie, tak. No ale dobrze, chyba jesteśmy na... Słyszysz? Nie! O matko!
Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Co to było? Nie taki był plan. Zdecydowanie nie taki był plan. Ja pierniczę, co to? Nie dziwię się, że tyle tu było szczurów. Kto tu wrzuca te wszystkie trupy? Jesteśmy pod rynkiem. Tuż koło siedziby Tasaka. To pewnie nie jest przypadkowa zbieżność. No tak. Jego dłużnicy mieli skłonność do znikania bez śladu. Wszystko w porządku? Mam pokąsane stopy i łydki, ale to nic. Musisz oczyścić te rany, inaczej wda się zakażenie. Później, Geralt. Najpierw znajdźmy wyjście do portu. Ale poczekaj. O, wymięty list, zobaczmy. Jołkę, pan Varese pyta się, gdzie jego pieniądze po raz pierwszy i ostatni. Albo oddasz całą sumę z procentami do jutra, albo zobaczysz, czemu pan Varese zawdzięcza pseudonim Tasak. Ole. Oho. Ale gdzie jest Triss? Ej, czemu ja jej nie widzę? Dobra, nie będę może medytować teraz, nie ma to chyba sensu większego. Poczekajcie, gdzie ja kurde muszę iść, bo się zgubiłem już. Tędy chyba, do góry. Dobra, wbijamy się. O, siema Triss. Ale to, wait a minute, to gdzie ja powinienem ruszać teraz? Kurde. Rzućmy sobie QN. Ale odcięta głowa. Dobra, ładnie poszło. No tylko czekajcie, bo ja tu czegoś nie czaję, no. Ja muszę znaleźć teraz drogę przez kanały. No dobra, spoko, tylko moment. Dlaczego mi gra każe iść tutaj, a nie na przykład tutaj? Aha, bo to jest zamknięte, to... Dobra, wszystko jasne. W takim razie... Nie wiem, czy moja godzinna medytacja wpłynie na to, że misja się skończy niepowodzeniem, czy coś. Nie, może lepiej nie będę medytować. Faktycznie. A tutaj nie ma wyjścia? Nie, chyba nie. Oho? Ciało blade i wyschnięte. No to chyba teraz tędy w takim razie. Dobra, już nie będę może każdej beczki dosłownie przeszukiwać. Co my tu jeszcze mamy? Wciąż się pali. Zginęli niedawno. Od ugryzień w szyję. Może się butelki wody napiję w sumie, żeby mi się życie leczyło. Znaczy regenerowało. Dobra, no ruszajmy dalej, ale jestem ciekaw. Daleko do tego wyjścia jeszcze? Ja już nie pamiętam tych kanałów aż tak. A, co? Uważaj na ja. A co tu Katakan robi? O Katakanie to ja chyba nigdy nie słyszałem, wam powiem. Dobra, udało się. W kanałach jest zawsze tyle atrakcji? Całe szczęście. Szczęście? Dzięki temu mam stałe źródło utrzymania, no chodźmy. To prawda, prawda. Okej, pozbierałem jeszcze te schematy jakieś. Jakaś tam wydarta stronnica jeszcze. Odwar skrabo, pająka, kurde ile rzeczy. Nie wiem właśnie, czy przeszukiwać tu wszystko po kolei, czy nie. No te schematy na pewno się przydadzą, chociaż tak z drugiej strony chyba już się nie przydadzą właśnie, bo Nowigrad ma... Lewy! Udało nam się! Chodź, musimy przygotować statki, zanim łowcy zwietrzą, co się dzieje. Dobra, spotka się z Dijkstrą w porcie. Okej, wybaczcie, że przerwałem trochę dialog. Nie spodziewałem się, że się przerwie. Ile się można plątać po kanałach? Miałeś czas się rozejrzeć jak statek. A daj spokój. Podła krypa, drewno zbutwiałe, żagle drą się jak stare gacie. Do Kowiru dopłyniemy? O ile nie będzie sztormów. To dam znać reszcie, żeby przyszli. Jest ci jakoś? Mogę zagrać na skrzypcach, albo skoczyć po kwiaty i czekoladki. O czym ty pieprzysz? Jak to? Nie mów, że nie będziesz błagać Triss, żeby nie odpływała. Co ci to w ogóle obchodzi? Lubię romantyczne historie, zwłaszcza te ze szczęśliwym zakończeniem. Żyli długo i... Łowcy! Łowcy idą! Na statek! Żywcem ich! No i zaraza, a ja mam mało życia. O, zregenerowało mi się życie. A no tak, bo wbiłem poziom, dobra, super. Walcz! Dobra, rozwalmy ich wszystkich, kurde, petów durnych. Ja pierdzielę, te teksty Dijkstry też jest takie cudo. Czekajcie, kogoś my tu jeszcze mamy, tylko nie mogę podejść do niego. Dobra, został. Okej, chyba wszyscy. Dijkstra, nie wiem jak ci... Nie ma czasu na grzeczności, właśnie na statek.
Jeszcze tylko jedno pożegnanie. Dziękuję. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś i co nas łączyło. Oho, teraz pewnie bardzo ważny wybór, ale nie no, pożegnamy się. Tak jak mówiłem, ja chcę romansować tylko z Yennefer. Ja też cię będę wspominał. Zawsze z uśmiechem. Pani Marigold! Idę! Trzymaj się. I ucałuj ode mnie Ciri, jak już ją znajdziesz. Jestem ciekaw tylko, czy spotkamy jeszcze Triss w tej grze. Baran jesteś. Słucham. Baran, cymbał tłuk. Nawet nie spróbowałeś jej zatrzymać. Widać, miałem swoje powody. Tak, jesteś baran, cymbał tłuk. No ale nawet cymbał może się przysłużyć światu. Jeśli ktoś światły, powie mu jak. Aj, Dijkstra, Dijkstra. Ach, Dijkstra, co ty znowu knujesz? Jak myślisz, ilu razem uratowaliśmy czarodziejów? Nie wiem, nie liczyłem. Może ze 30. A ilu ich zostało na całej północy? Ilu zostało alchemików, zielarzy, guślarzy? 2000? 3? A co, robisz spis powszechny? Nie, martwię się. W Nowigradzie byliśmy my, ale kto uratuje czarodziejów z Rindę? Banard, Artkarej, Gulety? Wiesz przecież, że Radowid nie spocznie, póki ich wszystkich nie pozabija. Wszystkich. Łącznie z Yennefer i Triss. Wzruszająca mowa. A teraz do rzeczy. Po co mi to opowiadasz? Bo chcę, żebyś mi pomógł zabić Radowida. Oho! O kurde, no to ja pierdzielę, gruba sprawa. No dobra, na razie jeszcze pogadajmy o dwójce. Mam uwierzyć, że aż tak przejąłeś się losem czarodziejów? Przejąłem się, ale nie dlatego, że mam wrażliwe serce. To prawda. Dla mnie te prześladowania to przede wszystkim symptom poważniejszego problemu. Redanią rządzi szaleniec. Służyłem ojcu Radowida, Wizimirowi, 20 lat z okładem. Razem zamieniliśmy Redanię w najpotężniejsze Królestwo Północy. A wiesz, co decydowało o jego sile? Wojsko, jak mniemam. No i właśnie głupio mniemasz. Zwołać pospolite ruszenie, podburzyć chłopów, by postawili swoje kosy na sztorc. Co to za sztuka? Ciężej zbudować silne państwo ze zdrową gospodarką, manufakturami, z potężnymi sojuszami, prężną nauką, z niezależnymi sądami wydającymi sprawiedliwe wyroki. Wizimirowi i mnie się to udało, po latach kurewsko ciężkiej pracy. Nie mam zamiaru patrzeć z założonymi rękoma, jak ten gnojek to zaprzepaszcza. Radowid srogi, bezmyślny raczej. Pomożesz mi, Geralt? Nie zabijam królów, wbrew temu, co głoszą plotki. Wiem. Proszę tylko o pomoc w zorganizowaniu zamachu. Cios zada kto inny. Dijkstra, nie wiem, może nikt ci jeszcze nie powiedział, ale Wiedźmini są neutralni, więc... Gówno prawda. To wygodna wymówka, za którą się chowacie, kiedy robi się gorąco. A teraz zrobiło się bardzo, bardzo gorąco. Stosy płoną dosłownie w każdym mieście. Dla czarodziejów, w tym także dla twoich przyjaciółek. Dla wszystkich nieludzi. Pewnie wkrótce też dla wiedźminów. Jesteś pewien, że chcesz takiej północy? Nic nie mówisz. Rozumiem. Zabić króla to w końcu nie kontrakt na Nekera. Przemyśl dobrze, co powiedziałem.
A jeśli uznasz, że zamiast płynąć jak gówno z nurtem historii, jednak chcesz zmienić jej bieg, to przyjdź do Pasiflory na poddasze. Będę tam czekał razem z kompanią. Zastanowię się. Bywaj, Geralt. No to była, muszę przyznać, mega rozmowa, ale szczerze muszę przyznać, że chciałbym to zrobić, bo Dijkstra dobrze mówi. Spisek, zobaczmy, jaki tam jest w ogóle poziom sugerowany i inne takie. 14. Aha, czyli tak naprawdę już teraz możemy to zrobić. Okej. A moi drodzy, a propos tego zatrzymania Trison, to tak jak mówiłem, podejrzewam, że gdybym ją tutaj zatrzymał i... Znaczy, nie wiem, czy tak by było na pewno, ale podejrzewam, że gdybym ją tutaj zatrzymał i nie wiem, może Geralt by jej coś powiedział. No nie chciałem po prostu inicjować się czystym przypadkiem jakiegoś romansu z Triss, bo tak jak mówię, dla mnie tylko Yennefer i... No i tyle, no. O tym wykorzystaniu Triss... Inaczej, o tym wykorzystaniu Geralta przez Triss już wam wspominałem. Na jakimś odcinku, już nie pamiętam na którym dokładnie, ale wspominałem wam raz o tym, że jakieś zadanie nam się jeszcze... Wow! Misclick, sorry. Pamiętam, że wspominałem wam na którymś odcinku, że właśnie Triss tak naprawdę wykorzystała Geralta, bo ten miał amnezję i nie pamiętał tak naprawdę Yennefer, no i ona to sobie bezczelnie wykorzystała i po prostu, no, zabawiła się trochę jego kosztem tak naprawdę. Niby tam się mówi, że tak, to uczucie między innymi to było naturalne itp. itd. Ale jakby nie patrzeć, Triss i tak Geralta wykorzystała, bo w książkach też była mowa o tym, że Triss zawsze zazdrościła Yennefer Geralta właśnie. No i tak sobie go przywłaszczyła w Wiedźminie 1 i 2. Wstawaj do walki! Tym razem... Ja pierniczę znowu ten gamuń. Bo przyprowadziłeś kolegów? A oni co? Wszyscy pannie Gudce ślubowali? Nie. Ale sprawiedliwiej będzie, jeśli my sam otrzeć na ciebie uderzymy. Tak? Tak. Boś jest nikczemnik i żeś mnie podle oszukał. Nie mówiłeś, że jesteś Wiedźminem. Lepiej idźcie do domu. Prześpijcie się. Jutro też będzie dzień. Masz rację. Nie wiem jak wy, ale ja jestem śpiący. Nic tu po nas. No i dziękuję panowie. Nie ma sensu was... A ja podejrzewam, że teraz już byśmy ich zabili, a nie ma sensu najmniejszego tak naprawdę robić to. Dobra, moi drodzy, no więc tak jak mówiłem propos Triss jeszcze, że no tak naprawdę ona wykorzystała sobie trochę Geralta, no mówię tu już od książek tak naprawdę było... Znaczy inaczej, może w książkach nie wykorzystała, bo w książkach Geralt nie miał amnezji, ale mam na myśli to, że w grach już Triss wykorzystała trochę Geralta, no bo tak jak mówię, w książkach była mowa o tym, że Triss właśnie zawsze zazdrościła strasznie Yennefer Geralta i niejednokrotnie była o tym właśnie wspominka, no i po prostu kiedy Geralt miał amnezję w Wiedźminie 1 i 2, no to po prostu wykorzystała go sobie i uznała za jakby swojego chłopa, podczas gdy tak naprawdę w ogóle tak nie było. Nawet Triss przecież mówiła w Wiedźminie 2, że ej, słuchaj, bo ten tar... Co jest? Co to było? Triss przecież mówiła, że ej, słuchaj, chłopie, bo ty jak róże pamięci odzyskomy, to ty przecież pieruna będziesz wszystko pamiętać, nie? No i właśnie, i że wtedy inne decyzje podejmiesz itp. itd. No i miała rację Triss wtedy i wiedziała, że to takie wykorzystywanie, powiedzmy, Geralta jest już skończone tak naprawdę. Ale okej, pogadajmy jeszcze z kupcem, bo chciałbym z nim zagrać w Gwinta. Korony same z mieszka wyskakują. Dawaj karty, a nie. Dobra, oczywiście maksymalna stawka. Nie wiem, czy coś od ciebie kupię, czy nie, ale na pewno zagrałbym z tobą w Gwinta. Dobra, zagramy sobie jedną partyjkę, moi drodzy. Teraz poczekajcie, bo ja uzyskałem chyba ostatnio jedną kartę, tylko ona nie jest chyba do Królestw Północy. Ej, ja mam przecież talię Nilfgaardu w ogóle złożoną, patrzcie. O kurde. No tak, tylko ja tej talii Nilfgaardu... Ej, ale ja co jest, kurde, ej, jaka to talia, co to ma być? Jaka to talia jest mocna w ogóle? What the hell, co jest? Czemu ja nią nie gram? A potwory? Ej, w potworach też coś mam. Ocie, panie. A skojatel chyba mało mam. O kurde, ej, będę musiał sobie koniecznie złożyć talię z tego, z Nilfgaardu. Ale dobra, to już może nie teraz, zagrajmy sobie tymi Królestwami Północy. Okej, co ja chcę wymienić? To jest dobre pytanie teraz. Okej, mamy Vernona, spoko. Aha, tutaj mamy to, dobra.
Kurde. Szczerze mówiąc, liczyłem na to, że da mi na przykład komandosa niebieskich pasów jeszcze jednego, żeby ich zbuffować. Może zróbmy tak, zobaczymy co będzie. A, okej. Szału nie ma, ale damy radę. Dobra. To teraz tak. Nie wiem, może rzućmy z tą Sabrinę na początek. Okej, jestem ciekaw, jak bardzo on się będzie buffować, w takim sensie, jak bardzo będzie pomnażać swoje jednostki. Mam nadzieję, że jakoś bardzo nie będzie tego robić, ale jeszcze zobaczymy. Ta talia potworów jest na tyle OP, że właśnie można w nieskończoność niemalże mnożyć sobie te potwory. To jest irytujące strasznie. Dobra, co ja tu jeszcze mogę rzucić? Czy ja chcę Dijkstrę rzucać? A rzućmy, niech będzie początek gry, więc jeszcze warto. Ja nie dostałem kolejnego szpiega, serio? Ale wiecie co? W sumie mam pomysł, poczekajcie. Rzucimy jeszcze jednego szpiega. Dostaniemy kolejne dwie karty. I teraz zrobimy chyba pas. Wydaje mi się. Chociaż kurde, teraz by się ten trzaskający mróz przydał, ale nie mam. Ale dobra, spasujmy teraz. Mamy dwie karty więcej i nie powinno być teraz żadnego problemu. Co prawda jemu został ten mój szpieg, ale już kij w to. Zobaczymy, czy ja dobrze myślę, czy nie. Oho. Kurde, szpieg, który daje zero temu przeciwnikowi, to jest takie dobre. Dobra, rzućmy Siegfrieda. Tylko teraz muszę wygrać już dwie rundy pod rząd. Teraz już niestety nie... O kurde, nie, nie, stary, nie, proszę. Nie cierpię tego. Nie cierpię tego buffowania. Dobra. W takim razie może wiecie co? Dobra, mam inny pomysł. Rzućmy Vernona. I użyjemy sobie rogu dowódcy. Znaczy tego rogu jaskra. Oho. Podmienił coś. Dobra, i spróbujemy sobie właśnie z jaskrem. Dobra. Wiem, że na Vernona niestety róg nie działa, ale przynajmniej na Siegfrieda to zadziałał. Aha, bo on tego szpiega odzyskał skubany i ma teraz dwie karty więcej ode mnie. Ajajaj. No to co tu teraz zrobić? No spasować nie mogę, chociaż... Kurde, a jakbym teraz... Nie, pas to jest raczej samobójstwo w tym momencie, taki samobój trochę właśnie. Dobra, rzućmy komandosa. No chyba, że on spasuje, to ja wtedy też. Ale tak z drugiej strony ja zaraz stracę wszystkie karty, nie... What the hell, co on zrobił? Na szczęście tylko jednym punktem, znaczy w sensie jednym punktem... Inaczej, między nami jest... Nie, coś chciałem powiedzieć, zapomniałem co. Czekajcie, no dobra, może spróbujmy z rębaczem. Ale ten trzaskający mróz by oddał teraz niesamowicie. O nie. Nie, nie, ty dziadu. No szkurde. Da, i co ja teraz zrobię? Dobra, jedyna nadzieja w balistach. Nie, no jak on się buffuje, no zobaczcie ile tych kart tu jest, one się już nie mieszczą w linii, no co jest do cholery jasnej? To nie jest jakaś przesada? Dobra, poczekajcie, rzućmy tą babkę i odzyskajmy sobie szpiega, żeby mieć dwie karty. Ja muszę mieć dwie karty jeszcze. Ale mi dropło, no po prostu cudo, naprawdę. Super, dzięki, zarąbiste karty, pozdrawiam. No zaraza, coś ty mi dropnął, no. Nie, ten szpieg nie oddał zupełnie teraz. Dobra, no muszę użyć tego rogu i zobaczymy co będzie. No to dalej jeszcze przegrywam? No to pozdrawiam. No dobra. To zróbmy tak i spasujmy. Ale dostanę jedną kartę. Chyba teraz, prawda? Czemu nie dostałem karty? Wygrałem rundę. O, jak dobrze. Jak dobrze, jak dobrze. Okej, siadło. No i już dupa tak naprawdę. Już nie siadło nic. Przegraliśmy w tym momencie. No zaraza, no. Nie, no to już jest przegrana, poddajmy to, bo to bez sensu jest. Dobra, moi drodzy, no to niestety granie w Gwinta nie wyszło. Ale dobra, przynajmniej jakiś jeden meczek rozegraliśmy. Ja sobie go poza nagraniem już pokonam po prostu. Nie będę wam tego pokazywać, a tutaj ten odcinek już będziemy kończyć. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Wiedźmin 3 Dziki Gony, gdzie to zabierzemy się za jakieś kolejne zadania poboczne w Nowigradzie. I no, zobaczymy, co będziemy dalej robić. Na razie!